Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, no i w dzisiejszym filmie napisał do mnie jakiś gościu, który nazywa się Hacker. No i napisał on do mnie: witam, mam dla ciebie sposób na wszystkie przedmioty do Fortnite. Ja mu napisałem: spoko mordko, to dawaj ten sposób. Wysłał mi on plik i napisał: odpal i miłej zabawy. I powiedz widzom, że na 5000 łapek w górę będzie niespodzianka. Ja mu napisałem: okej, spoko, i napisał mi: do usłyszenia. Także sprawdźmy, co to jest za plik i czy rzeczywiście będę miał wszystkie przedmioty. No i jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No i zobaczymy, czy na 5000 łapek w górę będzie jakaś niespodzianka od tego gościa. Także co, zapraszam was do oglądania. Okej, moi drodzy, także ja już jestem sobie w grze. No i teraz generalnie wchodzę w tryb Battle Royale i sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście będzie tak, jak właśnie on nam powiedział. I okej, mam level 999 i skina Bambika, także ciekawie. Dobra, wchodzimy sobie do szafki i w ogóle mam milion fałdolców. O kurde. Dobra, także wchodzimy sobie na samym początku w malowania i uwaga. I rzeczywiście mam wszystkie malowania, ale z tego co mi się wydaje, jest to po prostu prywatny serwer, także no cóż. Ale będziemy sobie mogli właśnie sprawdzić jakieś malowania, których jeszcze nie ma w grze. Także wpiszmy sobie tutaj rozdział drugi, sezon piąty. O, i tutaj mamy jakieś malowania, nie wiem, które są w grze. Z tego co wiem, to chyba tego jeszcze nie ma w grze. Tego też chyba jeszcze nie ma w grze. Także całkiem ciekawie. Nie mam pojęcia naprawdę, które są w grze, a których nie. Także przejdźmy sobie po prostu tutaj, czyli mamy tutaj efekty spadania. W ogóle efektów spadania chyba nie ma z rozdziału drugiego, czy są jakieś? A nie, są! A z sezonu piątego? Ej, są z sezonu piątego! Nawet nie wiedziałem, dobra. Mamy tutaj barwne kwadraty. Tutaj mamy jakiś cel namierzony. Jakieś inne, dobra. No, spadania to jest akurat mało co ciekawe. Także przejdźmy sobie od razu do lotni, bo myślę, że lotnie będą naprawdę ciekawe. O kurde, ile tych lotni jest. Dobra, także tutaj mamy wszystkie lotnie z tego sezonu. I o, tej lotni na pewno nie ma w grze, bo jest to lotnia od skina, który został dodany dopiero w tej aktualizacji. Co tutaj są jeszcze za lotnie? Tej chyba też nie ma w grze, no. Tej chyba też nie ma w grze. Jest ona całkiem ładna, naprawdę. Jest ona giga ładna, dobra. Nie wiem, z lotni tutaj chyba nic ciekawego zbytnio nie ma, ale no wiadomo, lotnia to jest taki element, w który w grze widzimy może, nie wiem, na pewno jak wylatujemy z busa, a potem to tak średnio. Dużo, ej, co to jest? To jest jakiś... Co? Ej! Czy to jest... Czekajcie. Do ustalenia. Ej, czy to jest kill-off od broni Mandaloriana? O kurde. Czyli takie coś jest w plikach gry. Okej, dobra. Nie wiedziałem nawet, że takie coś jest. Dobra. Ej, w tym sezonie naprawdę sporo kill-offów dodali. Dobra, naprawdę osobiście nie mam pojęcia, które są w grze, których nie. No, ale na pewno tego nie ma w grze, bo to jest chyba od właśnie tej nowej, nie wiem jak ona się nazywa, Ruby. I właśnie, no to tego jeszcze nie ma w grze, także całkiem spoko. Dobra, co tutaj jest jeszcze? Ej, co to jest? A, to jest od tej babki z karnetu bojowego. Dobra, osobiście, naprawdę giga mnie to ciekawiło, także no. I teraz, moi drodzy, coś na co chyba wszyscy czekali, czyli przechodzimy sobie do skinów i uwaga. O kurde, skinów to tutaj jest naprawdę dużo. I tutaj będzie naprawdę dużo sprawdzania, bo widzę, że to jest pełno placeholderów jakiś. Dobra, tutaj mamy pierwszy. I co to? Żołnierz? O kurde! Czy to jest skin? To jest skin z tego, co kojarzę, tych takich strażników. Dobra, bo tutaj jest jeszcze więcej placeholderów, to najpierw sprawdźmy sobie wszystkie placeholdery, potem przejdźmy sobie do skinów z właśnie tego sezonu. Dobra. Tutaj mamy henchmenów, czyli pomagierów. O kurde, dobra. Tutaj jest jeszcze jakiś. Czy to jest Maruder? O kurde. Ej, szkoda, że Marudera nie dodali jako skina. Naprawdę. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś. O, tutaj jest jeszcze. Oj, tutaj jest bardzo dużo. Co? Czemu Dziadek do Orzechów jest jako skin taki... Okej, nieważne. Okej. Ej, co to jest za skin? Okej, dobra, nie mam pytań. Tutaj są chyba skiny NPC-tów.
Czy to jest skin? O kurde, to jest skin Midasa Cienia, który był przez chwilę w grze. Dobra, kozacko, kozacko. Tutaj są w ogóle. To są chyba NPC-ci z tego. Ej, nie, to nie było NPC. Dobra, nieważne. O kurde, to jest naprawdę. To są chyba. Siema? Ej, co to jest za skin? Ej, czemu tego skina nie ma w grze? On jest według mnie giga naprawdę spoko. Tutaj mamy po raz kolejny. Kurde, co to jest? Hej! Jakby był taki styl, bo to jest z tego co kojarzę babka z starter packa. Naprawdę kozacko, dobra. Tutaj są jeszcze coś po magierzy, po magierzy. To są sami jeszcze jakiś placeholder. Agent Jonesy! Jest! Agent Jonesy. Dobra, także moi drodzy, tutaj jest potwierdzenie na to, że agent Jonesy nie będzie skinem sekretnym w tym sezonie. I w ogóle on został wprowadzony w rozdział drugi, sezon drugi. Kurczę, pieszone. Dobra, lecimy niżej. Tutaj coś jeszcze jest. Na samym początku mamy tutaj Mandaloriana. Tutaj są ogólnie skiny, które już są w grze. I tutaj mamy skina, którego jeszcze nie ma. I na moment nagrywania tego odcinka, z tego co wiem, to trwa o niego turniej. I jest to właśnie skin YouTubera TheGreg, FG. Także ogólnie, no to wydaje mi się, że jak najbardziej spoko, że po prostu skin tego YouTubera został dodany. A tym bardziej, że jest po prostu możliwość wygrania tego skina, że tak powiem, w turnieju. I w ogóle ma styli. Mogę je podejrzeć? Nie, nie mogę. Ale tutaj macie mniej więcej podgląd tych styli. I o kurde, naprawdę. Naprawdę, naprawdę kozak, naprawdę kozak. Dobra, co tutaj jeszcze, że tak powiem, o, jej nie było. Rubinowe cienie. Skin według mnie naprawdę kozacki i jeszcze go nie było w tym sezonie, także no. Dobra, to ta babka była, czy nie? A nie, ona była chyba w pakiecie z Czarną Panterą. Dobra, to nieważne, to nieważne. I tutaj jest jeszcze skin, który został dodany w ostatniej aktualizacji, a najdokładniej jest to męski odpowiednik skina tej babki z anime, a najdokładniej ona się nazywa Lexa, a ten typek to jest Orin. Także, no nie wiem, jak dla mnie, no to w sumie czemu nie, czemu nie, co nie? Mogę. O kurde, dobra. Sygnał bohatera, ale malusi. Dobra. Wchodzimy sobie jeszcze raz, rozdział drugi, sezon 5 tutaj i ej, ile jest emotek tutaj. Ja mogę wbudowaną emotkę? Nie, nie mogę. Ej, to jest emotka. Dobra, moi drodzy, także wymutowałem tą emotkę, bo nie wiedziałem, czy jest ona, że tak powiem, copyright, czy też nie. Także dobra. Co tutaj są jeszcze? Są jakieś emotki? O, tej emotki nie było nigdy. Kiwanie piłką. Drodzy, także w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. I niestety, ale to jest chyba prywatny serwer. Jeszcze sobie to sprawdźmy na sam koniec tego filmu. Czy mogę wejść w solo? Raczej myślę, że nie. No. Także jest to prywatny serwer, ale no mniej więcej pokazałem wam jakieś ciekawe skiny, które zostały dodane po prostu w najnowszej aktualizacji. Także co, 5000 łapek w górę równa się jakaś tajemnicza niespodzianka, więc wydaje mi się, że całkiem spoko. A ja wam życzę miłego dnia lub też wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Trzymajcie się i cześć.